Cześć wszystkim. Trochę czasu nie nagrywałam, przepraszam Was za to, ale niestety jest to niezależne ode mnie, ponieważ jak już wiecie, no na pewno wiecie, no, głupie słowo. Słuchajcie, jak już wiecie, to niestety mamy pandemię na świecie i no nie chodziłam do pracy. Ogólnie chyba złapałam depresję i no jest mi ciężko, naprawdę jest mi ciężko, siedzę w domu, nagrywam w domu, więc przepraszam za wszystkie dziwne dźwięki. Tak, mój pies ziewa tak głośno, że po prostu nie da się wytrzymać czasami, zwłaszcza w środku nocy. No ale mam nadzieję, że jakoś Wam to wynagrodzę, że tyle czasu mi nie było. Wziąłam cały sprzęt, zmobilizowałam się wczoraj, cały sprzęt wziąłam, no prawie cały, bo lakierów bym tyle nie wzięła, bo trochę za dużo ich mam, z jakieś 300, może więcej. I po prostu wzięłam do domu. Chodziłam na szkolenia w zeszłym tygodniu, cały tydzień miałam szkolenia wieczorami, online, do różnych mistrzyni, według mnie naprawdę mistrzyni, bo jeżeli mnie czegoś nauczyły, to naprawdę ktoś musi być w tym dobry. Tak więc dzisiaj chciałam Wam zaprezentować akwarele, zdobienia akwarelowe. W tej chwili są najmodniejsze, bardzo dużo widuję tego typu zdobień. Nauczyłam się również na szkoleniu, jednym z wielu. Jak to wykonywać? Nie jestem jeszcze w tym mistrzem, ale wiem mniej więcej, co z czym się je. Do dzisiejszego zdobienia będziemy potrzebować farbki akwarelowe. Ja mam tutaj farbki, przepraszam, że są mega czyste. Jak wszystko tutaj, wszędzie latają włosy, więc za to też przepraszam, o między innymi na farbach są. Są to farbki z firmy Sonet, kupione na Allegro. Konem wystarczy wpisać Sonet, białe noce. 24 kolory farbek mam i w sumie zapłaciłam za nie niecałe 70 zł z wysyłką bodajże. I słuchajcie, naprawdę tu mam kolorki od białego po czarny, trochę się światło odbija, o tak. I naprawdę są mega super, ponieważ można je mieszać, na przykład zieleń z brązem i wyjdzie ciemna zieleń, słuchajcie, to też było na szkoleniu. A naprawdę nie wiedziałam, jak się nimi pracuje. Próbowałam zwykłymi farbkami, takimi jakby akwarelowe, takie plakatowe jakby farbki i wcale tak nie wychodziło, jak powinno, ale tak, za dużo gadam. Jak zawsze za dużo gadam, ja wiem, dobra. Więc tak, potrzebujemy na pewno farbki i przepraszam za mój pędzelek, ale jest to pędzelek wzięty z pracy, żeby chociaż cokolwiek robić w domu, żeby już fioła nie dostać jeszcze większego niż mam. Ale mam zamówione i na następnych filmach będzie unboxing paczek, które zamówiłam i będę recenzować produkty. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Nie będzie za często, ale ciekawe, kiedy paczki przyjdą. To wczoraj zamówione. Dobra, więc tak właśnie. Jeszcze raz. Farbki. Super mat z Indigo albo obojętnie jaki inny mat, byle był bez dyspersji bądź dyspersję. Przemyjcie tą lepką warstwę. Biały kolor, Similac Strong White, jest tutaj taka żarówka i pisze razy dwa, czyli czas utwardzania jest podwójny. Jak utwardzacie 30 sekund, utwardzacie go minutę, z tego względu, że jest on naprawdę mega mocno napigmentowany i według mnie jedna warstwa w zupełności wystarczy, żeby pokryć właśnie takiego tipsa czy coś pod zdobienie i naprawdę jest całkiem, całkiem fajny. Tylko na nim głównie pracuję, ale do czasu. Mam dla Was niespodziankę. Similac Top No Wipe Real Color. Najukochańszy ostatnimi czasy. I mam do cienkich linii Black Poison z Arte Brillante z Indigo. Jest to taki painting, taki gęsty, czarny żel, bardzo mocno również napigmentowany. Potrzebujemy też ołówek. Cienki pędzelek. Ja mam tu akurat krótki, jest to Master Art 006. Z firmy Indigo. No i mój, no w sumie trochę go pociachałam, żeby lepiej się układał. Chodzi o to, że pędzelek najlepiej, żeby był z naturalnego włosia i żeby końcówka była w szpic, czyli w taki właśnie ostry tutaj, o, ostra końcóweczka, nie wiem jak to nazwać inaczej, ale idzie pędzelek i tu macie cienki, taki cieniutki, bardzo cieniutki koniuszek. Potrzebujemy jeszcze, oczywiście coś do mieszania kolorów, obojętnie co, ważne, żeby było śliskie. Ja to również zamówiłam od tego samego sprzedawcy na Allegro. Oj, coś czuję, że filmik będzie długi. I coś do wycierania pędzelka.
Przede wszystkim woda. Ja mam tutaj w takim szklanym naczynku już pełno włosów mojego psa. O, masakra. Mam wodę. Woda jest oczywiście czysta. Czym więcej dacie wody do jakiegoś naczynia, szklanki bądź miseczki, tym lepiej, z tego względu, że jak będziemy używać na przykład ciemnych kolorów i moczyć ten pędzelek w wodzie, to on, ta woda później się zabrudzi, o, że tak powiem. Dobra, to chciałabym nagrać live'a. Dajcie znać, czy to by było fajne. W sumie wszystkie moje błędy będą na live'ie. I tak. Nie wiem, czemu wzięłam pędzelek. Przepraszam, długo nie nagrywałam i się stresuję, dlatego już gadam 5 minut. I tak, mam tutaj dwa zdobienia. Coś takiego. Oczywiście po filmie będą zdjęcia. O, tu widać, jakby tu płatka nie było. Ale tu jest płatek, tylko on po prostu jest taki mega jasny. Powinnam w macie to zrobić, tak wiem, żeby światło się nie odbijało. I dzisiaj myślę, jak na razie wykonamy ten kwiatek, a ten odstawimy na później. Zobaczymy, jak będziemy stali czasowo. Oczywiście lampę mam standardowo, Semilac 24x48, jest to lampa LED-owa. Zaczynając nasze zdobienie, potrzebujemy właśnie tipsa. Tak, znalazłam diamenciki, mam ten klej, te gumy takie przyklejące tipsy. Potrzebujemy biały kolor. Przepraszam, jak będę mówić coś do psa, ale on po prostu fioła dostaje ostatnio. Pokrywamy sobie cały tips. Nie za grubo. I zobaczcie, to jest jedna warstwa. No, powiem Wam, petarda. Wkładamy do lampy. Ja wkładam na 30 sekund, ale pamiętajcie, bo to jest tips i nie potrzebuję go utwardzać mocniej. I pamiętajcie, że podwójny czas utwardzania. Biały zarówno jak i czarny, ponieważ mają dużo w sobie pigmentu. Teraz musimy pracować niestety na powierzchni matowej. Możecie przemyć dyspersję, tą lepką warstwę, ale uważam, że jednak jak nałożycie ten mat, to no ta powierzchnia będzie lepsza, tak? Pamiętajcie, nie może być lepiące, nie może być błyszczące. I nakładamy sobie mat po całości, dokładnie. Nie za grubo. Pamiętajcie, że u paznokci naturalnych, nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale wiecie, o co chodzi. Oczywiście zabezpieczamy wolny brzeg. O, tutaj, w tym miejscu. I przejeżdżamy jeszcze raz, żeby nie było na końcu takiej górki, fale Dunaju. Utwardzam 30 sekund. W zupełności dla mnie wystarczy. Jest to mat, jak już wiecie z poprzednich filmów, albo nie wiecie, który nie posiada dyspersji i tworzy on w sumie taką powłokę, taką satynową, taki atłas jest, no po prostu jest cudowna. Na szkoleniu dowiedziałam się, że jest również nowa firma, Victoria Boro. Podobno top i top matowy mają po prostu petarda, ale z tego, co właśnie ta osoba, o której się szkoliłam, tak, to jest to Karolina Wawak. Pozdrawiam, pozdrawiam, pewnie i tak tego nie obejrzysz, bo nie oglądasz takich lajków jak ja. O, same karetki, policje jeżdżą, od rana tragedia. No, ale mam nadzieję, że wybaczysz wszystkie moje błędy. I tak, tu mamy tips pokryty białym kolorem i matem utwardzony. Teraz przechodząc do zdobienia. Tu ja mam moją, że tak powiem, roboczą paletkę. I tu mam bordo. Będziemy używać, już Wam mówię, na palecie. Jest to kolor 317. Trzeci rząd od lewej, pierwszy z góry. 317 numer. Jest to taki bordowy kolor. Moczę sobie teraz pędzelek i biorę nasz bordowy, to takie w sumie bordo z brązem trochę. I dodaję sobie tutaj na paletkę, tu już mam trochę tego koloru, ale potrzebuję go więcej. Obmywam sobie, że tak powiem, na sucho, na ręczniku papierowym ten kolor, żeby nie mieć go aż tak dużo w naszej miseczce. Biorę sobie trochę, jeszcze trochę naszego bordo. Ok, wystarczy. I teraz
ściągamy sobie nadmiar koloru, ponieważ w pędzelku, tu gdzie jest ta grubsza część naszego włosia, jest taki jakby taki zbiorniczek, to się zbiera się ten kolor, a zależy nam, żeby on był taki mega mocno napigmentowany na początek. Więc ściągamy nadmiar z pędzelka. I teraz, zaczynając, ciężko mi się tu odnaleźć w domu, ja Wam powiem. Zaczynając, robię tutaj sobie taki, że tak powiem, trójkącik w sumie. O, ciężko z tej perspektywy, w pracy jest łatwiej. Taki, jak widzicie, trójkącik i dwa po bokach, żeby zrobić płatki. Nie mogą się stykać. Pamiętajcie, ponieważ jak będziemy cieniować, to te płatki nam się wszystkie zleją razem. Dołożyłam sobie koloru. Widać wszystko? Widać? I tak pewnie zaraz zrobię jakąś gafę i zaraz coś się będzie stykać i tak dalej. Ale to tylko ja. U mnie to jest normalne. I zrobię sobie jeszcze gdzieś tutaj taką małą kropeczkę. No mój pies szaleje, zaraz znowu uderzy w lampę i lampa poleci na mnie. Już po prostu fioła dostaje z nim. Czyli idź stąd. Idź stąd. Nie musisz się tu kręcić. Ty nie będziesz dzisiaj na filmie. Może kiedyś. Z to moja znajda ze śmietnika. Dobra. Teraz biorę pędzelek. Wytarłam go sobie. Dokładnie z koloru. Dokładnie. Powierzchownie. Zamoczyłam w wodzie, czyszcząc go. Wytarłam znowu, jak widzicie, jeszcze kolor jest, ale to nie szkodzi, ponieważ będziemy cieniować. W tym czasie trochę przeschnie nasz właśnie ten mocno napigmentowany kolor. I teraz sam koniuszek pędzelka moczę w wodzie o brzegi miseczki, tak jakby wycieram nadmiar. Ja sobie jeszcze biorę, delikatnie dotykam ręcznika papierowego, żeby ściągnąć właśnie ten nadmiar wody. No i co? I zobaczymy, czy mi wyjdzie, słuchajcie, bo już mi się ręce trzęsą. Dobra. I cieniujemy delikatnie, dotykając. Ja nie umiem wycieniować tak, żeby były od najciemniejszego do najjaśniejszego. O! Jakiś komunikat ogłasza policja. Uhuhu. Zrobiłam coś takiego, pamiętajcie. Oczywiście płatek... Lepiej będzie, jak będzie postrzępiony na końcu, albo po prostu taki trochę niżej i trochę wyżej taka fala, żeby nie był taki idealny, prosty, bo to nie jest słonecznik, tak? I tak, cieniujemy od dołu, od tej właśnie naszej mocno napigmentowanej, przeschniętej trochę kropki, ku górze. I powtarzamy czynność. Pędzelek troszeczkę na sam czubek, delikatnie dotykam ręcznika papierowego, i cieniuję następny płatek. Trochę mi tu niewygodnie, powiem Wam. Zdecydowanie niewygodnie. No mój pies myśli, że mówię do niego, ale dobra. Okej. I mamy w sumie następny płatek, widzicie? Zrobiła nam się tu taka kropka. Ściągnę ją sobie delikatnie samym czubeczkiem. O! No, powiem Wam, nie wiem jak ostrość, ale... Całkiem fajnie mi to wychodzi. Myślałam, że będzie gorzej na filmie. Przepraszam, ale mój telefon ostatnio ostrości nie łapie, więc po prostu musi trochę, że tak powiem, zatrybić, jak odsunę ręce. Okej. I jeszcze jeden płatek. Pamiętajcie, o, za dużo wody wziąłam, widzicie. Pamiętajcie, że właśnie nie mogą się stykać, a mi się ręka omsknęła i zaczęły się stykać, ale na szczęście już tamte są trochę przeschnięte, więc nie jest źle. Dobra. I mam trzy płatki. Wiem, że one nie są idealnie wycieniowane, ale mówię, no w sumie dopiero się uczę, a chciałabym, żebyście zobaczyli, że po prostu no nie każdy jest idealny, nie każdy umie, no ja to już w ogóle, nie każdy umie po prostu zrobić coś, co wydaje się naprawdę banalne, ale metodą i prób i błędów. Teraz mamy tutaj taki mały płatek, zrobimy go, rozmoczymy po skosie, ale taki dosłownie malutki, żeby był. Już mi się ręce trzęsą. Dobra, o, coś takiego.
Muszę się rozkręcić, po prostu te filmy później będą krótsze, naprawdę. Teraz w sumie dołożymy sobie dwa płatki, jeden tu i jeden tu, tak jakby w łączeniach tych dwóch płatków i tych dwóch płatków. Teraz potrzebujemy nasz mocno napigmentowany kolor, który wyschnął sobie, wysechł, wyschnął, wiem, tak, poprawiajcie mi w komentarzach, bardzo to lubię. Dołożę sobie minimalnie wody i jeszcze naszego bordo koloru, mini, 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 dosłownie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zrobić następną warstwę właśnie płatków, najlepiej chwilę przeczekać, nie wiem, i sobie zapalić, chociaż nie popieram tego, bo ja nie palę, ale czy przejść się, w sensie na balkon albo z pokoju do kuchni, bo wychodzić nie można, pobawić się chwilę z psem, cokolwiek, tak? Czy nawet herbatę sobie zrobić, czy iść do toalety. Przeschnie, nie będzie się świeciło, o to chodzi i nic nam nie będzie się rozlewało. Ja pewnie to zepsuję. Robię sobie o taki tutaj trójkącik w miejscu, gdzie nie ma płatka. I jeszcze jeden. Naprawdę ciężko, bo mam niewygodne krzesło, no. No, chyba się połączyły, ale o, coś takiego. Jakie słodkie. I zrobimy, czyli idź stąd. Proszę mi stąd wyjść. No. Z moim psem po prostu się nie da. I widzicie, taka sytuacja. Ale nie bójcie się, nic się nie stało. Cleaner, wacik. Przemywamy. Ta-dam! Nawet jak zaschnie, możecie wszystko ściągnąć sobie na spokojnie. Więc to jest fajne w tym zdobieniu. O, mój pies już za szybko wypił wodę i znowu się dławi. Po prostu ma pół roku jak coś i nie daje rady. Serio, nie daje rady. Znaleźliśmy go koło parku na śmietniku w takim rozmoczonym kartonie i co prawda ma mieszkanie wynajmowane, ale jeszcze chwilkę poczekamy, niech sobie ciutkę przeschnie. No ale właścicielka stwierdziła, że nie ma aż tak bardzo nic przeciwko, niby. Ale widziałam po minie, że chyba jednak ma. Tylko powiedzcie, no na taką zimną pogodę zostawicie małego szczeniaka, który, jak weterynarz stwierdził, miał około 5 tygodni, co jest o wiele za szybko, żeby zabrać od matki. Zostawilibyście takiego szczeniaka w przemoczonym kartonie na deszczu. W sumie dosyć zimno było, bo to było tam parę stopni chyba tylko na plusie, bliżej zera i. No i został ze mną, się patrzy, macha tą głową i ma pół roku. I waży bardzo dużo. Waży 17 kilo, słuchajcie. Przepraszam za moje zapowietrzanie się, ale bawi mnie to, bo no jest bydle, no dosłownie jest bydle. Dobra, nasze płatki już przeschły, druga warstwa. Te z pod spodu również. I moczę sobie pędzelek w wodzie. Delikatnie dotykam ręcznika papierowego, żeby tylko taka kropla wody poszła. I nachodząc na poprzednie płatki, taki o, taki bardziej zaokrąglony. No mniej, ale ciężko to pokazać na filmie, bo nie wiem, gdzie patrzeć, na tipsa czy w telefon. I rozcieniowujemy sobie płatki. Tak, już w tym momencie zdąży mi wyschnąć pędzelek. No i mój pies normalnie wszedł do łazienki i zaraz będzie wszystko psuł. Troszkę bliżej spróbuję. Coś takiego. Ta-da! Mówię, jestem po prostu totalnym laikiem w tej kwestii, ale. Ale wysyłajcie mi swoje prace, bardzo to lubię. Oczywiście pędzelek zamoczony w wodzie ponownie. Coś mój pies zjadł. Znowu się dławi. Uwielbiam go, nie? Okej. Kropeczki sobie przyciągnę trochę do środka. O. No dobra, no. Dobra, okej, coś tam jest, słuchajcie, coś tam jest. Widzicie? Powinno być tak. Znaczy powinno, oczywiście, że wiem, że powinno, że płatki z pod spodu przyświtują jeszcze, więc ten płatek z góry jest troszeczkę bardziej jaśniejszy. I kwestia tego, żeby zrobić jaśniejszy płatek, musicie dać mniej produktu po prostu tutaj na samym początku, tak? Żeby czym więcej produktu, tym ciemniejszy płatek wychodzi. Czym mniej,
tym bardziej transparentne. Ok. I jeszcze domalujemy sobie drugi płatek nachodzący na ten poprzedni, ten malutki. Pamiętajcie, ja nagrywam dla osób, które się uczą głównie, bo wiem, że ja dużo rzeczy nie wykonuję dobrze. Zdaję sobie z tego sprawę, ale no nie wiem, po prostu uwielbiam to. Ok, teraz w tym czasie, jak to sobie schnie, weźmiemy, o widzicie, to jest mój pędzelek. Widać? Pewnie nie. Obcięty nożyczkami. Biorę sobie cienki pędzelek i możecie domalować, jeszcze płatki obmalować, nie ma problemu, będzie fajnie wyglądało. Biorę sobie teraz nasz czarny Arte Brillante z Indigo Black Poison. Czyli idź mi stąd, proszę. Proszę stąd iść. Nie patrz się na mnie, głupku. Dobra. I teraz tak. Robię sobie, tutaj gdzie się łączą płatki w dużym kwiatku, robię sobie kropeczkę. O, coś takiego. I tutaj zrobię sobie też taką kropeczkę i troszeczkę bardziej zrobię inaczej. Coś takiego. O, widać? Widać. Przepraszam za światło ogólnie, że jest troszeczkę ciemno, ale no, no to mieszkanie jest dosyć mało oświetlone. Dobra, przyciągamy sobie teraz cieniutką linią, tak, i zaczyna mi się ręka trząść. Miała być cienka, jest trochę grubsza, ale mi się ręka trzęsie, jak już wiecie. I teraz potrzebujemy domalować jeszcze. No dobra, niech będzie. Coś takiego miało trochę niżej tutaj schodzić, tak jak tutaj mam zrobione. Ale tak, dobra. Teraz możemy sobie powyciągać tutaj takie, w sumie, jak ja to mówię, wąsy ze środka, nachodzące delikatnie na płatki. Delikatnie. Nie muszą być proste, mogą być po prostu takie, jak to powiedzieć, zakrzywione? Coś takiego. O, widać? Widać. Dosłownie kilka takich paseczków. Ta-ra-ra. I okej. Okay. Coś takiego mamy. Znowu mój telefon się grzeje. W domu jest powtórka z rozrywki. Utwardzam go teraz w lampie. Ja utwardzam 30 sekund. Oczywiście akwarela nie wyschnie Wam w lampie, ponieważ jest to farba. Zaraz mi się telefon wyłączy, więc przepraszam, jeśli będzie cięcie. 23 minuty już nagrywam. Ojej. Najwyżej nagram po prostu na drugim filmiku drugie zdobienie i mam nadzieję, że będzie krótszy, bo już nie będę tyle gadać. Jeszcze chwilkę. Nałożymy sobie top świecący w sumie, bo uważam, że z błyskiem na tym topie właśnie zwykłym, niematowym wygląda lepiej, zdecydowanie lepiej, bo te płatki tak wychodzą na wierzch. Okej, okay. Patrzę, płatki żadne się nie świecą. Możemy nakładać top. Muszę kontrolować, patrzeć na telefon, czy mi się nie wyłącza, bo zaraz już jest na tyle zagrzane, że zaraz się wyłączy. Ja będę musiała zrobić przerwę i nagrywać następny filmik. Dobra, tak więc, już nie przedłużając, od razu zacznę mówić. Utwardzamy top 30 sekund w lampie. Chyba, że macie lampę UV, wiadomo, czas utwardzania jest wtedy większy. No i co? Mam kilka dla Was niespodzianek. Siedząc teraz w domu minimum 2 tygodnie, bo nam salon przecież zamknęli. Klientki nie są zadowolone. Uwierzcie, nie są, co ja się nakłóciłam przez telefon, to jest głowa mała. Ale kocham swoje klientki, tak? I co? Mam nadzieję, że zdobienie Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Chociaż mam nadzieję, że jednak będzie to łapka w górę. Trzymam za Was kciuki z całej siły, żebyście zrobili to zdobienie, żeby Wam się no spodobało chociażby trochę to zdobienie i sąsiedzi pewnie mają niezły ubaw, że mnie słyszą, bo to są tak cienkie ściany, że szkoda gadać, wszystko, dosłownie wszystko słyszę. No i co, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które będą Wam wyskakiwać u góry w powiadomieniach. Dobrze pokazywałam, dzwoneczek jest gdzieś tutaj.
Tak, gdzieś tu na dole. Tak przynajmniej zawsze na filmach pokazują youtuberzy. No i co? Co? To wszystko. Dobra, już zapomniałam, jak się nagrywa filmy. Więc dzisiaj dłuższy filmik, ale mam nadzieję, że nie musicie być nawet do końca. Ważne jest zdobienie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach. No i czekajcie, niedługo mam, no w sumie niespodzianki, parę rzeczy zamówiłam i robimy unboxing i coś, na co na pewno każdy, kto zna tą osobę, czekał. Pablo Ross, mam nadzieję, że się nie obrazi, że wymieniłam te słowa w sumie, ale wydał kolekcję i mam nadzieję, że ze mną będziecie. Śledźcie na bieżąco. Trzymajcie się. Pa!